próba szukania odpowiedzi na takie pytanie w obronę ludności polskiej. Pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Tych ludzi na proces przed. Mówiąc o wkładzie Polskiego Państwa Podziemnego, a w zasadzie jego struktur wojskowych, czyli Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w zwycięstwo nad III Rzeszą w II wojnie światowej, trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników. Pierwszym z nich jest rola wywiadu Rakowskiego, najlepiej zorganizowanego i największej sieci wywiadowczej funkcjonującej w okupowanej Europie. Według współczesnych badań pracowało dla niego około 20, a może nawet 40 tysięcy ludzi. Na pierwszym miejscu oczywiście trzeba wymienić wkład w rozpracowanie niemieckich broni cudownych, czyli przede wszystkim broni V1 i V2. Dużym osiągnięciem wywiadu Rakowskiego była kwestia przemysłu niemieckiego i oceny jego potencjału oraz potencjalnych możliwości, tak w produkcyjnych, jeżeli chodzi o sprzęt wojenny, jak i generalnie przemysłu związanego z produkcją różnego rodzaju materiałów. Drugim ważnym zagadnieniem, które było ogromnym sukcesem Polskiego Państwa Podziemnego, jest działalność sabotażowa. Sabotaż był zorganizowany na terytorium całego okupowanego państwa polskiego, ale także na terytoriach wschodnich, pozostających poza granicami państwa polskiego przed wojną, a także na terytorium zachodnim, gdzie pracowała duża rzesza robotników przymusowych. Takim podstawowym hasłem polskiego sabotażu było "Pracuj Polaku powoli", którego symbolem był żółw. Było to skierowane do całego społeczeństwa i przede wszystkim zakładało unikanie niepotrzebnych ofiar, ale działalność na szkodę Niemiec na każdym możliwym obszarze i każdym możliwym terytorium. O skali działalności sabotażowo-dywersyjnej prowadzonej przez Polskie Państwo Podziemne najlepiej świadczą konkretne liczby. W okresie od stycznia 1941 roku do czerwca 1944 roku na terytorium okupowanego państwa polskiego przeprowadzono ponad 730 zamachów na transporty kolejowe prowadzone przez III Rzeszę. To daje średnio co najmniej 1 na 2 dni. Jest to liczba, która oprócz tego, że była związana z konkretnymi stratami dla państwa niemieckiego, to jednak miała też wpływ na psychikę niemiecką, budowała ciągły strach i obawę przed tym, że każdy kolejny pociąg również może wylecieć w powietrze. Pamiętajmy też, że te straty były związane z konkretnym zatrzymaniem ruchu pociągów, wstrzymaniem i dezorganizacją całej maszyny wojennej. Często po prostu najważniejsze transporty nie docierały na front w odpowiednim czasie. Kolejną sferą działalności Polskiego Państwa Podziemnego była sfera propagandowa. Mam tutaj na myśli tak propagandę pozytywną, skierowaną do obywateli Polskiego Państwa, do wszystkich jego mieszkańców, która miała przede wszystkim na celu wskazanie, że niezależnie od krótkotrwałych sukcesów niemieckich, są oni skazani na klęskę w tej wojnie i jest ona absolutnie nieunikniona. Ale mam także na myśli propagandę negatywną. Polskie Państwo Podziemne zorganizowało i przeprowadziło szeroko rozwiniętą akcję N. Celem akcji N było zorganizowanie, a w zasadzie stworzenie pozorów zorganizowania i funkcjonowania na terenie III Rzeszy głęboko zakonspirowanych organizacji wymierzonych i działających przeciwko III Rzeszy Niemieckiej. Akcja N ograniczała się w dużej mierze do wydawania szeregu publikacji w nienagannym języku niemieckim, które wykonane było tak dobrze, że jeszcze długie lata po wojnie uważano je często za powstałe i wydawane faktycznie przez istniejące organizacje konspiracyjne niemieckie. Dopiero publikacje polskich historyków udowodniły, że to są publikacje stworzone przez Polaków.